My chcielibyśmy jeszcze na koniec podziękować osobie, bez której ten polot by się nie odbył. Dziękujemy za zaangażowanie, za wszystkie wskazówki, za cały czas na próbach, za wyrozumiałość. Będzie nam tego strasznie brakowało i mega, ale to mega ci naprawdę dziękujemy za wszystko. Brawo! Drodzy Państwo, jakbym mógł jeszcze zająć chwilkę, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznego Poloneza, właśnie tej młodzieży, która tutaj stoi, ponieważ to były 4 miesiące ciężkiej, naprawdę bardzo ciężkiej pracy. Przyjeżdżaliśmy tutaj do Lubinu nie ostatni dzień przed studniówką, tylko już dużo, dużo wcześniej, żeby tą choreografię pięknie sobie tutaj rozłożyć na parkiecie finalnym. Jest to ich wielkie poświęcenie, co bardzo doceniam, bo nie wyglądałoby to tak teraz, jak wygląda, gdyby nie wasze zaangażowanie, wasza ciężka praca i naprawdę była to wspaniała przygoda. Jestem wzruszony i cieszę się, że taki układ powstał w tym roku i to z wami. Kopernik ma niesamowitą młodzież i mówię to co roku i wielkie brawa dla nich. Bardzo chciałem również podziękować za zaufanie komitetowi studniówkowemu, wszystkim mamom oraz pani dyrektor Agnieszce Ścieglińskiej i panu wicedyrektorowi za to, że bardzo miło mnie zawsze witają u nich w szkole i zawsze pani Agnieszka doceniała mnie i moje artystyczne pomysły wyłaniała na światło dzienne. Jest to coś niesamowitego, dlatego teraz takie choreografie powstają w Koperniku. Dziękuję bardzo.